Dlaczego podjęłyście próbę odwołania go? Myślę, że można to podzielić na takie dwa główne powody. Po pierwsze, dlatego jak prezydent traktuje mieszkańców, a po drugie, dlatego jak traktuje przestrzeń miejską. Demokracja bezpośrednia, o której powiedziałaś, wymaga takiego, no właśnie czegoś takiego, takiej świadomości obywatelskiej i takiego dłuższego budowania właśnie takiego pewnego sprzeciwu dla i takiej świadomości, czego się chce, a czego się nie chce w tej tutaj przestrzeni, przestrzeni miejskiej, w tym całym dyskursie. I nas połączyło to, że nie chcemy takich ludzi w samorządzie, jak prezydent Smogorzewski. Jesteśmy miastem, w którym wycina się tereny zielone pod padodeweloperkę. Tutaj 200 metrów od mojego domu został postawiony jakiś rok temu blok, w którym odległość między balkonami z blokiem stojącym naprzeciwko wynosi góra 2 metry. Cześć, z tej strony Agata Kępa. Tradycyjnie witam Was już na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj przeniosłam się do Legionowa, a moją gościnią jest Karolina Ryszkowska. Bardzo miło mi Cię gościć. Cześć. Cześć, dzień dobry. No właśnie jesteśmy w Legionowie, bo to w Legionowie już od jakiegoś czasu staracie się odwołać prezydenta, więc dzisiaj będzie mowa o referendum odwoławczym. Jakiś czas temu na kanale pojawiła się rozmowa moja z Tomkiem Synowcem o kwestiach technicznych, prawnych, różnych regulacjach dotyczących odwołania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Także jeśli chcecie się dowiedzieć od tej strony bardziej technicznej, to zapraszam na tamtą rozmowę. Tutaj gdzieś wrzucę link do niej. No a dzisiaj Legionowo. W Legionowie obecnie prezydentem jest Roman Smogorzewski. On prezydentem jest od 2002 roku, czyli jednocześnie jest jednym z tych dłużej piastujących stanowiska prezydentów miast w Polsce. Z samym samorządem w Legionowie związany jest już od lat 90. ubiegłego wieku. Jak obecnie się kształtuje jego polityka? Dlaczego podjęłyście próbę odwołania go? Myślę, że można to podzielić na takie dwa główne powody. Po pierwsze, dlatego jak prezydent traktuje mieszkańców, a po drugie, dlatego jak traktuje przestrzeń miejską. Jeśli chodzi o traktowanie mieszkańców, to w ogóle na naszej ulotce, na naszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia referendum wypisaliśmy takich 10 głównych powodów, które są i tak bardzo streszczone, dlaczego chcemy go odwołać. To ja powiem jeszcze krócej. Przede wszystkim chodzi o dogęszczanie zabudowy. I to jest ogromny problem w Legionowie. My jesteśmy obecnie miastem z największą gęstością zaludnienia w Polsce. Jesteśmy miastem, w którym wycina się tereny zielone pod padodeweloperkę. Tutaj 200 metrów od mojego domu został postawiony jakiś rok temu blok, w którym odległość między balkonami z blokiem stojącym naprzeciwko wynosi góra 2 metry. Jakby to jest niepojęte, ale tak faktycznie się stawia u nas bloki, tak faktycznie się u nas stawia domy. Jest również sprawa smogu i sprawa tej betonozy, która u nas panuje. I prezydent już od kilku lat zapowiadał walkę z tym. Robił bardzo nieefektywne programy wymiany piecy. Wciąż w Legionowie jest mnóstwo domów korzystających z pieców przestarzałych, w których pali się czym popadnie. Przez co no, w Legionowie w zimę jest jedna z najgorszych jakości powietrza w Polsce. Prezydent z tym nie robi już nic od dawna. Kolejna sprawa to kwestia tego, że przez tą betonozę mamy po prostu złą retencję wody. I na przykład przedwczoraj była u nas ulewa, zresztą w całej Polsce były burze. Nasze ulice się zamieniły w potoki. I wie pani, to po prostu nastąpiło po 10-15 minutach tej ulewy. Jakby to bardzo pokazało w ogóle, jak źle też działa ta cała kanalizacja w Legionowie, ale to jeszcze jest odrębny temat. No i
Kolejną sprawą jest kwestia, powiedzmy, no, takiego upadku, właściwie można tak to nazwać, legionowskiego samorządu. Zrobiła się z niego pewna siatka wzajemnych powiązań. Prezydent zatrudnił swoich ludzi z Rady Miasta w spółkach miejskich, nadał im różne stanowiska, uzależnił się od siebie, dzięki czemu ma ich wszystkich pod swoją niejako kontrolą. Popierają go od tych wielu lat, od kiedy są w tych spółkach. Urząd Miasta, no, Urząd Miasta nie działa prawidłowo. Generalnie jesteśmy trochę rozczarowani również podejściem do samych mieszkańców, bo jakby można to choćby zobaczyć w mediach społecznościowych prezydenta. Kiedy ktokolwiek wyrazi swoje zdanie, i nie chodzi tu o żaden hejt, po prostu merytoryczny komentarz z tym, że no nie wiem, ostatnio była taka sytuacja, gdy prezydent promował jednego z radnych. Zauważyła to jedna z pań, że prezydent nie robi tak do końca tak, jak powinien, ponieważ no cóż, jakby pomaga mu niejako trochę, jak to powiedzieć, napisała długi merytoryczny komentarz, bez hejtu, bez wyzwisk, a prezydent ją go usunął i zablokował. Potem kolejne osoby zaczęły pisać komentarze, dlaczego tak się stało. Prezydent ich wszystkie zablokował. Więc jego strona wygląda tak, że są tam same, powiedzmy, no, życzenia, jaki on jest niesamowity, że w stopach go można całować i ewentualnie coś w stylu smacznej kawusi. Tak samo zresztą, kiedy prezydent zaczął w końcu odpisywać naszej pełnomocniczce Adzie Dębskiej właśnie na Facebooku, to powiedział, że on nie dyskutuje ze swoimi przeciwnikami politycznymi. Więc to też jest jeszcze kolejna kwestia. Prezydent próbuje tutaj zmanipulować w ogóle całą jakby całą motywację naszej inicjatywy. Już samo podejście, niedyskutowanie z jakimiś przeciwnikami, oponentami, nawet jeśli jakby jawnie osoby, które by krytykowały jego władzę, by nimi były, jest absurdalne, no bo przecież też na tym polega polityka, żeby się zderzać z różnymi światopoglądami, poglądami, pomysłami na realizację polityki. Także tutaj widzę, że tych argumentów jest sporo. No i właśnie zainicjowałyście, chyba tak mogę mówić, referendum odwoławcze prezydenta. Kto tak naprawdę jest inicjatorem przeprowadzenia tego referendum i jak rozpoczęła się wasza inicjatywa? Można powiedzieć, że początek był jakoś w styczniu, lutym tego roku. Wtedy się otworzyła taka przysłowiowa puszka Pandory, bo były plany postawienia przeładowni śmieci koło domków jednorodzinnych w naszym mieście. Mieszkańcy byli oburzeni, bo no, mieszkańcy i mieszkanki, kiedy kupowali te nieruchomości, w ogóle ich nie uprzedzono o ryzyku powstania takiej inwestycji, no, która by była dla nich tak uciążliwa. I wówczas 1300 osób podpisało się pod protestem przeciwko tej inwestycji. W tej inicjatywie brało udział mnóstwo osób, które później się zaangażowały w inicjatywę referendalną. Między innymi właśnie Ada Dębska, która jest naszą pełnomocniczką i właściwie pierwszą inicjatorką tego całego przedsięwzięcia. Razem z nią 2 miesiące temu właśnie poszłyśmy na początku czerwca do Urzędu Miasta i złożyłyśmy wtedy pierwsze zawiadomienie w sprawie referendum. Tak, właściwie problemy się nawarstwiały przez wiele lat, ale przeładownia śmieci, którą chciano wybudować, no i którą właściwie tylko dzięki tej determinacji tych 1300 osób, tych wszystkich osób mieszkających w tych domkach jednorodzinnych, dzięki ich takiej aktywizacji obywatelskiej, kiedy oni naprawdę poczuli, że to może ich dotknąć to, co robi prezydent, a prezydent coraz więcej sobie grabi właśnie po prostu z mieszkańcami i mieszkankami, więc nie wątpię, że takich rzeczy będzie więcej.
I właśnie tylko dzięki ich determinacji powstrzymano wybudowanie tej przeładowni. My rozmawiamy na półmetku wakacji. To jednocześnie tak naprawdę ostatnia prosta, kiedy można odwołać wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast lub gmin. Formalności należy dopełnić do końca sierpnia, jeśli chcemy, żeby to referendum odwoławcze odbyło się przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. W Legionowie, ze względu na to, że ta inicjatywa jest rozpoczęta już jakiś czas temu, macie czas do 9 sierpnia, żeby zebrać wszystkie podpisy. Tych podpisów musicie zebrać około 4000, co też jakby regulują odpowiednio ustawy. Na jakim etapie w tym momencie tych zbierania podpisów jesteście? My co tydzień zbieraliśmy i zbieramy podpisy w poniedziałki i wtorki w urzędzie, w Błękitnym Centrum, w naszym lokalu. Jesteśmy także po prostu na ulicach i zbieramy te podpisy również w każdą sobotę pod targowiskiem miejskim. Nasi ludzie z komitetu, ale nie tylko. Wiele naszych ulotek z zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia referendum zostało rozdanych na ulicach. Wiele też trafiło do skrzynek w całym mieście. Szczególnie dużo podpisów przyszło do nas właśnie po tym, jak rozdaliśmy bardzo dużo takich list poparcia. Wtedy ludzie naprawdę się dowiedzieli w całym mieście. Co więcej, gazeta miejscowa na ostatniej stronie wypuściła również naszą listę poparcia. Także ludzie, naprawdę szerokie grono osób z naszego miasta dowiedziało się o tej inicjatywie. No bo też nie ukrywajmy, że w parę osób trudniej ją wypromować w porównaniu do tego, jak prezydent ma pod sobą praktycznie wszystkie lokalne gazety, tylko jedna jest niezależna. A wreszcie po prostu chwali się prezydenta i są to właściwie takie bardziej propagandowe, agitacyjne materiały niż faktycznie gazety o sytuacji lokalnej. Więc to nie była łatwa sprawa wypromować to referendum, ale listy poparcia rozniosły się po powiecie, po mieście. I nie podliczyliśmy tych podpisów i one wciąż do nas dochodzą. Wiele osób, bardzo dużo doszło do nas właśnie w ostatnich 2-3 tygodniach, gdy wreszcie bardzo dużo osób się dowiedziało o tej inicjatywie. Ale to też właśnie dzięki takiej mozolnej pracy przez te wszystkie tygodnie. My tutaj wychodziliśmy na ulicę, informowaliśmy, staliśmy po parę godzin w tym upale, który już teraz panuje. Po prostu mieliśmy zmiany na zbieranie podpisów, na dyżury. Zorganizowaliśmy się po prostu i to też w ogóle uważam za też pewien ewenement jak na Legionowo. Mnóstwo osób mówiło nam właśnie, że ma dość tego prezydenta. Mnóstwo osób mówiło też, że są w Legionowie, że niestety nie są tutaj w mieście Legionowo, tutaj, że nie mieszkają tutaj, ani nie mogą tutaj głosować. Ale mimo wszystko słyszeli o sytuacji w Legionowie i mówili, że podpisaliby się, gdyby właśnie to było możliwe. Listy poparcia mamy złożyć do 9 sierpnia. Tak jak mówię, właśnie one wciąż do nas dochodzą i nie podliczyliśmy. Szacujemy, że mamy w tej chwili jakieś 2/3 zebrane. Natomiast największa dynamika jest właśnie w ostatnich tygodniach. Więc trudno stwierdzić, ile wyjdzie nam ostatecznie. W takim razie czekamy też na rozwój sytuacji, czy uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów. One też oczywiście potem muszą przejść weryfikację, czy te podpisy są naprawdę, jakby należą do mieszkańców Legionowa i tak dalej. To już będzie komisarz wyborczy o tym decydował. Trochę już wspomniałaś, jak reagują mieszkańcy i mieszkanki Legionowa na propozycję referendum. Czy w ogóle można mówić o tym, że prezydent w Legionowie w tym momencie cieszy się jakimś poparciem, czy większym poparciem cieszy się inicjatywa jego odwołania?
Mam wrażenie, że jesteśmy podzieleni na pół. Niektóre osoby mówiły, że gdy tylko się dowiadywały o tej inicjatywie, mówiły od razu, że podpisują bez pytań i po prostu to właśnie, czego chcą dla naszego miasta, żeby takiego prezydenta nie było. Z kolei inne osoby, no, usłyszałam parę razy rzeczy w stylu, że powinnam prezydenta całować po stopach za to, co zrobił dla miasta. Jest spora liczba osób, która poniekąd bardzo wiele z tych rozmów wynikało, że są niejako przyzwyczajeni do tego, że no prezydent rządzi tu już ponad 20 lat. I powiedzmy, że no jest to pewien stan, który zmiana zawsze nie jest jakoś specjalnie chyba dobrze przyjmowana, ale też kwestia tego, że... Sama nadaje z miasta, w którym prezydent rządzi podobną liczbę czasu, bo w tym momencie rozmawiam z Krakowa, także wiem, jaka jest sytuacja i że jednak przez tyle lat można sobie nabudować różnymi siłami bardzo też spore tak naprawdę poparcie. Tak jest, tak jest. Tak jak mówię, prezydent sobie podporządkował lokalne gazety. Przy wyjeździe z Legionowa wisi jego wielki billboard z Urzędu Miasta z napisem, że jest to prezydent na którymś tam miejscu według jakiegoś rankingu samorządowego, coś takiego. Patrząc z sytuacji wewnętrznej, trochę trudno w to uwierzyć. Choć na pewno zajmuje jedną, chyba najwyższą pozycję wśród samorządowców, którzy mają najwyższe dochody z innego źródła niż właśnie bycie w samorządzie. To znaczy prezydent ma mnóstwo nieruchomości na całym terenie miasta i w 2021 roku na przykład wpływy z nich, oczywiście to nie ujmując wpływów z bycia prezydentem, to wpływy z tych nieruchomości wyniosły ponad 270 tysięcy złotych. To jest olbrzymia kwota, właśnie z tego co wiem, to największa w Polsce. Dla porównania to przychody prezydenta Trzaskowskiego, Warszawy z 2021 roku wyniosły jakieś 60 tysięcy złotych z innych właśnie źródeł niż prezydentura. Prezydent tutaj wykupił mnóstwo działek dla siebie i nimi zarządza, co też budzi wiele kontrowersji, bo właśnie no, prowadzi to do tego, że on wykorzystuje je do celów, które są korzystne dla niego, ale niekoniecznie dla mieszkańców. Ale chyba odbiegłam trochę od pytania. Chodziło o to, jak mieszkańcy reagują. No właśnie, mieszkańcy w ogóle nie zdają sobie często sprawy z tych wszystkich rzeczy, które prezydent robi, a które nie powinny się dziać w mieście, w nowoczesnym mieście, które jest, no, jakby powiedzmy, jest sporym miastem, które naprawdę ma potencjał, znajduje się też blisko ośrodka, jakim jest Warszawa. Legionowo w ogóle nie daje perspektyw dla młodych ludzi. Znaczy, młodzi ludzie stąd, jakby tutaj nie ma dla nas niczego do zaoferowania tak naprawdę. Ja kiedy szłam do liceum w ogóle nie rozważałam, żeby być w Legionowie, bo to po prostu wiedziałam, że to nie da mi przyszłości już wtedy. I poza tym, no Legionowo ma dosyć bardzo ubogą ofertę dla młodych w ogóle, jeśli chodzi o inne właśnie inicjatywy z urzędu. Natomiast mnóstwo przede wszystkim starszych osób właśnie wydaje się być po prostu przyzwyczajonych do tego, że prezydent jest. Co więcej, mnóstwo osób wiąże nas z PiS-em. Z Prawem i Sprawiedliwością, od razu podpinając pod tę narrację polityczną, no to co też nam utrudnia bardzo sytuację, bo my jesteśmy totalnie apolityczni. My nie chcemy być wiązani z żadną partią, bo tu nie chodzi o to, czy prezydent jest z tej czy z innej partii, tylko o to, ile złych robi rzeczy. No, wypisanie 10 punktów to są jednak konkretne, merytoryczne kwestie, które prezydent po prostu zawalił. I Smogorzewski sam próbuje nam dopiąć taką narrację. Próbuje nam dopiąć narrację, że my jesteśmy tutaj, że my jesteśmy jakąś przystawką PiS-u, że my tutaj, że to po prostu kwestia tego, że prezydent jest z PO i dlatego go nie chcemy. Jakby to jest w ogóle abstrakcja o tyle, że właśnie to jest bardzo łatwo odbić w ten sposób piłeczkę prezydentowi, no bo też umówmy się, ta polaryzacja jest bardzo mocna współcześnie, jeśli chodzi o te dwie partie, więc to też w jakiś sposób ludzi
od razu nastawi przeciwko nam albo za nami, ale raczej oczywiście przeciwko. Oczywiście, ponieważ no właśnie w naszym mieście jest wybierane raczej PO do Rady Miasta i na prezydenta. Ale no właśnie to jest bardzo nieczyste zagranie, bo oczywiście to kasuje wszystkie, jakby całą naszą narrację, całe to, wszystko to, co mówimy. My jesteśmy przede wszystkim społecznikami. My w ogóle jakby nie chcemy tutaj wchodzić w jakieś politykę czy politykierstwo. My po prostu robimy swoje na tych ulicach i na tych dyżurach, informując, rozdając ulotki. Bo po prostu każdy z nas ma jakieś swoje osobiste powody, które właśnie składają się w całość, które sprawiają, że po prostu chcemy wreszcie zmiany tej władzy. I powtarzam, nie dlatego, że jest z tej czy innej partii, bo niezależnie od tego, z której partii by była, jeżeli robi takie rzeczy, to zasługuje na odwołanie. Poruszyłaś tu kilka bardzo interesujących wątków, z którymi myślę, że mogą się utożsamiać nie tylko mieszkańcy i mieszkanki Legionowa, ale także innych części Polski. To 270 tysięcy zarobionych na nieruchomościach, czyli tak naprawdę ponad 20 tysięcy miesięcznie, robi niestety negatywne wrażenie, jeśli sobie uświadomimy, jak w tym momencie wygląda polityka mieszkaniowa w Polsce, czy sytuacja osób wynajmujących mieszkania. Więc możemy, myślę, że tu mówić w ogóle o takiej politycznej, prawnej patologii i niestety nie jest to uregulowane. Więc że każda osoba, która wynajmuje mieszkanie, może tutaj odczuć właśnie w jakiś sposób negatywnie te 20 tysięcy prezydenta Legionowa. Kolejny wątek to jest spędzanie czasu nie tylko wolnego, ale generalnie możliwości rozwoju przez młodych ludzi. To niestety jest bardzo duży problem wielu średniej wielkości miast w Polsce, że nie oferują tak naprawdę ani miejsc do pracy, ani wykształcenia, i wiele tych młodych osób ucieka do miast wojewódzkich. A sama jestem przykładem, który z mniejszego miasta w trakcie liceum wyjechałam. Gdyż co prawda miałam na tyle blisko, że mogłam dojeżdżać codziennie do miasta wojewódzkiego, do Katowic, a potem przeprowadziłam się na studia już do Krakowa. I zawsze jak spotykałam się z pytaniami, czy wrócę właśnie do mojego rodzinnego miasta, to się zastanawiałam, ale co mi to miasto może oferować, bo tam nie ma za bardzo poza szkołami, szpitalami i Urzędem Miasta żadnych miejsc pracy, w którym ja bym się jakoś mogła odnaleźć. No oczywiście Śląsk, więc jeszcze jest cały przemysł kopalniany i tak dalej, ale to już inna kwestia. No i ostatni ten wątek, czyli ta silna polaryzacja społeczna, która też jest widoczna w Legionowie, to myślę, że jest taki ogólny problem właśnie w całej Polsce i to odczuwamy, że bardzo często trudno jest dojść do jakiegoś wspólnego zdania, do meritum, kiedy społeczeństwo jest tak silnie spolaryzowane, że nawet brakuje tej przestrzeni czy chęci dyskutowania. Więc to jest niestety bardzo poważny problem. W wielu jakby gminach, miastach w Polsce, właściwie w większości dużych miast i średnich w Polsce, stanowisko, czy to burmistrza, czy prezydenta, zajmuje ktoś powiązany jakby z opozycją albo z lokalnym samorządem. Są tylko nieliczne przypadki, kiedy burmistrzem czy prezydentem jest ktoś, kto należy do PiSu, więc tutaj też tak logicznie wydaje nam się bardzo często, że ta opozycja, czy nawet niekoniecznie opozycja, ale osoby, które krytykują władzę samorządową, muszą być z PiSu i to już się rozszerza potem na szeroko jakby pojętą polaryzację. Widzę, że to Legionowo jest kolejnym takim przykładem, niestety. A bardzo często jednak to sprawy samorządowe są dalekie od tej wielkiej polityki i kłótni PiS czy PO, tylko tak naprawdę chodzi o lokalne sprawy i taką codzienną rzeczywistość mieszkańców i mieszkanek. Chciałam się Dokładnie. zapytać, jakie będą wasze kolejne kroki,
czy to w związku z referendum, czy niekoniecznie w związku z referendum, jeśli chodzi o politykę prezydenta Legionowa. Cokolwiek się nie stanie dalej, jestem pewna, że ta taka grupa właśnie, która się nam stworzyła, taka wspólnota, powiedzmy właśnie osób, które się zdołały razem zorganizować i wystąpić z tą całą inicjatywą. Jestem pewna, że tego nie przepalimy i że to będzie gdzieś dalej u nas, że to będzie gdzieś dalej właśnie, będziemy podejmowali działania, czy prezydent dalej będzie, czy nie. Czy cokolwiek nie będzie robił złego, jestem pewna, że właśnie teraz będziemy mieli jeszcze większą siłę, żeby po prostu protestować, żeby wychodzić z nowymi inicjatywami. A zaś jeżeli prezydent zostanie odwołany, to cóż, no sądzę, że tutaj też dalej będziemy mieli przestrzeń, żeby po prostu działać społecznie w Legionowie. I będzie to z pewnością większa przestrzeń. To znaczy nie będziemy blokowani przez właśnie tutaj prezydenta, jego media, jego radnych. Cóż, no to mi przypomina nawet sytuację, jak prezydent na jednej z rad miasta zarzucał, przyszło czterech mieszkańców i mieszkanek, żeby po prostu uczestniczyć w Radzie Miasta w sesji i posłuchać, poobserwować, może zabrać głos. I jak się później okazało, były to osoby, które nie były za Smogorzewskim, po prostu liczyły na jego odwołanie, a wtedy była dyskusja właśnie na ten temat. Ostatecznie zakończyło się to głosowaniem w ogóle nad wotum dla prezydenta, któremu udzielono wotum zaufania. Mieszkańcy wtedy zaczęli jasno mówić, że tego nie chcą. A prezydent ich po prostu wyśmiał, to znaczy zwrócił się do nich, mówiąc, że tutaj cztery osoby zaledwie chcą mojego odwołania. I to w ogóle to jest jakby na porządku dziennym, że jeżeli jakiś mieszkaniec czy mieszkanka przychodzi na Radę Miasta i właśnie wyraża coś przeciwko prezydentowi, ba, nawet sami radni, którzy nie są za Smogorzewskim, to prezydent ich po prostu poniża. On odwołuje się do ich życia prywatnego. W ogóle ludzie o tym nie wiedzą, bo jakby, no tak jak mówię, no przecież na Radę Miasta przychodzą cztery osoby, to już i tak jest dużo. Właśnie parę tygodni temu nasza Ada Dębska była na Radzie Miasta, zebrała głos i ona była jedyną mieszkanką, która przyszła. Ale wracając, ludzie nie oglądają też nagrań z sesji Rady Miasta. One są oczywiście dostępne w internecie i każdy może sobie w nie wejść. Więc my też staraliśmy się o to, żeby właśnie udostępniać te fragmenty, które można właśnie gdzieś wziąć z internetu. Po prostu, żeby je... Właśnie mamy też taką grupę na Facebooku, na której po prostu właśnie zbieramy ludzi z Legionowa, żeby właśnie pokazywać, jakie to są problemy i dlaczego my to robimy. Bez hejtu, bez narzekania, tylko po prostu pokazujemy te punkty, dlaczego chcemy odwołania prezydenta. I wśród nich znajdują się właśnie nagrania z tej Rady Miasta, na której prezydent zachowuje się, za przeproszeniem, jak pięciolatek, uderzając w jakieś najniższe... Odniósł się na przykład ostatnio do tego, że radny bodajże nie ma własnego mieszkania i dlatego nie ma prawa wypowiadać się w jakiejś kwestii. Jakby to są rzeczy naprawdę takie... To zniesmacza po prostu, jak się człowiek tego słucha, a prezydent w ogóle nie widzi w tym problemu, co więcej, ludzie nie widzą w tym problemu, którzy go otaczają. Więc ten taki brak szacunku, czy do radnych, którzy nie stoją za nim, czy w ogóle do mieszkańców i mieszkanek, po prostu traktuje ich źle, poniża ich, jeżeli w ogóle wyrażają właśnie jakiś sprzeciw co do jego działań. I tak jak mówię, nie chodzi tu o jakiś hejt, czy po prostu czyste narzekanie, ale chodzi tu o jakieś konkretne argumenty przeciwko jakimś działaniom. To on ich blokuje na Facebooku, to on ich poniża na radach miasta. No, nie traktuje ich poważnie, traktuje ich lekceważąco. Aż się nie mieści w głowie, że dorośli ludzie mogą się zachowywać w taki sposób i nie próbować nawet wchodzić w jakąś merytoryczną dyskusję.
Także trzymam kciuki za wasze demokratyczne działania. I właśnie, referendum odwoławcze jest przykładem instrumentu demokracji bezpośredniej. Dlaczego zdecydowaliście się na wykorzystanie właśnie takiego narzędzia i skorzystanie w ten sposób z demokracji bezpośredniej? Inicjatywa referendalna to jest w ogóle już dość spora sprawa, jak dla tak po prostu grupy mieszkańców, która do tej pory jakoś, no właśnie angażowaliśmy się w takie powiedzmy części tych, takie kawałki tych różnych złych działań, które były w Legionowie. A teraz stwierdziliśmy, że trzeba to zebrać wszystko i po prostu to postawić te wszystkie karty na stół. Spróbować odwołać prezydenta. A to jest droga. Stwierdziliśmy, że nasza grupa ma do tego po prostu zasoby. Tutaj właściwie to bardzo dużo właśnie zawdzięczamy Adzie Dębskiej, która nas super tutaj zebrała, pokierowała, kieruje oczywiście, ale tak mówię właśnie, że od początku tutaj jesteśmy zorganizowani. I myślę też, że właśnie ta demokracja bezpośrednia, o której powiedziałaś, wymaga takiego, no właśnie czegoś takiego, takiej świadomości obywatelskiej i takiego dłuższego budowania właśnie takiego pewnego sprzeciwu dla i takiej świadomości, czego się chce, a czego się nie chce w tej tutaj przestrzeni, przestrzeni miejskiej, w tym całym dyskursie. Nas połączyło to, że nie chcemy takich ludzi w samorządzie jak prezydent Smogorzewski i utwierdziły w nas tym różne jego działania. I to jest duża rzecz dla nas, organizować taką inicjatywę referendalną. Ale my po prostu wszystko zrobiliśmy. Jakby sami się edukowaliśmy w tym, jakie są wszystkie te kwestie prawne dotyczące właśnie takiego przeprowadzenia tego referendum. Tutaj w ogóle otrzymaliśmy spore wsparcie z różnych stron. Ludzie po prostu nam doradzali, jakie właśnie kroki należy podjąć tutaj. Chodzi mi przede wszystkim o tę stronę właśnie prawną, o tę stronę taką trochę bardziej techniczną tego wszystkiego, żeby to było zorganizowane po prostu według właśnie tych wszystkich procedur. Bez tego też by się to oczywiście nie udało, więc to też była pewna praca do wykonania. W końcu do tej pory to przede wszystkim interesowała nas taka po prostu robota, która jest do zrobienia w mieście, a nie kwestie powiedzmy już bardziej związane, to też zresztą się przecież wydaje narzędziem pewnym politycznym. Właśnie ludzie to wiążą z tym, że tutaj jakaś partia chce odwołania, więc to jest o tyle trudniejsze właśnie, kiedy chcą to zrobić po prostu ludzie, bo no wiadomo, że w jakiejś partii to od razu znajdzie się prawników, którzy ci wszystko powiedzą. Ale u nas organizowaliśmy to wszystko od podstaw, a mimo to jesteśmy w tym, wszystko robimy według przepisów i to jest też dla nas, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak samochwalenie się, ale czuję, że to jest pewien przełom w tym takim zastoju, który jest w tym mieście, w tym, że udało się nam wykonać i wykonujemy nadal tą właśnie konkretną robotę, która tutaj zrobiliśmy ją razem i robimy ją razem. I to jest myślę pewien ewenement. Właśnie poprzez te 20 lat rządów prezydenta nie było takiej inicjatywy, a w końcu nastąpiła. Poruszyłaś też ten wątek kwestii prawnych i to, że bardzo często jest trudno korzystać z narzędzi demokracji bezpośredniej mieszkańcom, którzy nie mają swojego zaplecza prawnego ze sobą, bo to też po prostu są zwykli mieszkańcy, którzy na co dzień się po prostu nie zajmują, nie specjalizują w jakiejś konkretnej dziedzinie prawa i tak dalej.
Dlatego też między innymi powstało lub bezpośrednio Instytut Demokracji Bezpośredniej, żeby właśnie łatwiej przekazywać informacje, żeby edukować o tym, w jaki sposób można wykorzystywać narzędzia demokracji bezpośredniej. Także tutaj mogę polecić, że jeśli mielibyście jakiś problem w przyszłości czy pytania, no to po prostu zachęcam do kontaktu, żeby wspólnie móc korzystać z tych narzędzi. Dzięki. Myślę, że na przyszłość tutaj w Legionowie, ale nie tylko, przyda się. A Tobie, Karolino, bardzo dziękuję za rozmowę. Tak jak już też wspominałam, trzymam kciuki za działania demokratyczne w Legionowie. Mam nadzieję, że one się udadzą, przynajmniej jeśli chcecie, uda się doprowadzić do referendum i potem zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki za rozmowę. A ze mną na kanale lub bezpośrednio była Karolina Ryszkowska, jedna z inicjatorek referendum odwoławczego w Legionowie. Do 9 sierpnia trwa jeszcze zbieranie podpisów, no a potem w zależności od nich zobaczymy, co dalej. No i mówiła do Was jak zwykle Agata Kępa i mam nadzieję do zobaczenia przy okazji kolejnych rozmów. Cześć! Do zobaczenia.